Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym, słuchajcie, odcinku, no właśnie nie, reakcja, słuchajcie, na Jaxa. Jax pojawia się w Runeterze. Słuchajcie, jestem zaskoczony, bo spodziewałem się albo Aatroxa, albo Orna. No cóż, jest Jax, zobaczmy, co nam pokaże nowy bohater w Runeterze. Ustawicie się, Polanie, w kolejce, czy wolicie wszyscy naraz? Jaki kurczę. Runeterra. Słuchajcie, na szybciutko przeczytam. Wybierz jedną z dwóch losowych opcji z wyczerpującej się puli wyposażenie. Wow, i wręcz wybrane wyposażenie sojusznikowi. Jeśli wybrany sojusznik nie był zagrany z ręki, zamiast tego otrzymuje losowe... fajne. Improwizacja, nowe słowo klucz. Fajne, fajne. Ciekawe. Zobaczmy, jak to działa. Może tak złowisz nam coś do jedzenia po tej potyczce? Ja zawsze wypuszczam. Ty zabijasz każdego, komu spuścisz łomot? Teksty takie. Pokażę ci, jak robiliśmy to w Ikati. Oj, te teksty. Jax powiedział, że będę tu mieć rywali. Przeznaczenie fajnie działa. I buffik. Wow. Ale tu się dzieją rzeczy. Ej, ten Jax jest bardzo... Ile tu jest zagranych... Nagle zrobiło się tu dużo strasznie. Broni. Nie, Jax! Ja jestem z tobą! Bez nerwów! Challenger? Cieszę się, że mamy w zespole kucharza. To bardzo fajny. Jax jest ogólnie tanim czempionem. Nie masz nic, z czym sobie nie poradzę. Jaki jest awans? Tysiąc lat walki, a ja się dopiero rozgrzewam! Ta animacja? Daj mi jedyńca! Wow! Torahim! Amhel Veligra! A mu muzyczka w tle? Panteon? Widzieliście 4-2? Widzieliście. Drużyno! No, bardzo mi się podoba, że Panteon tutaj dostaje takiego sprzymierzeńca. Dziś stajemy do walki. Potrzebujesz broni? Okej, ale to tego nie bangla. Ty ten Panteon tam. Nigdy się nie nudzi. Chciałem to dźwięku posłuchać, bo był ten soundtrack był naprawdę fajny. Słuchajcie, Jax za 2 punkty. Jax pod Runeterę. Jax w tym przypadku, słuchajcie, grany z Panteonem pod przeznaczenie. Oczywiście ma to sens ze względu na wyposażenie, które uruchamia przeznaczenie. Bardzo ładny art. Ładna animacja, bardzo mi się, nie wiem czemu, ale mi Kung Fu Pandy przypomina, nie wiem dlaczego, ale bardzo mi to przypominało tamten fragment. Jak mistrz Shifu był na tamtej skale i Jax tutaj wyglądał bardzo podobnie. To, co ciekawe, jest tutaj bariera, wiecie, bo jak oglądałem sobie teraz tę reakcję, pomyślałem o Shenie. Słuchajcie, daj sojusznikowi, to jest, jeśli awansowa karta światło i tarczy ma zmierzczenie, wow, światło, wow. Ciekawe. No ja jestem w szoku. W sensie, nie wyobrażam sobie, jak to będzie wyglądało, ale jestem bardzo, ale to bardzo pozytywnie nakręcony, bo Jax, 2 punkciki, fajne statystyki, to jest akurat może być problem, ale chodzi o atak. Wiecie, to jest naprawdę fajne. I ta improwizacja, która pozwala wybrać jeszcze broń, bardzo mi się podoba. Słuchajcie, chyba dla mnie najciekawszy bohater ze wszystkich, których mieliśmy okazję zobaczyć, no ale czekajmy na 5, który będzie za 3 dni. Jax, Kozak. Widzowie, do następnego. Jo.